Cześć, jestem dzisiaj w centrum Warszawy i tutaj będę robiła zdjęcia. Jakie to będą zdjęcia? Nie roślinne, oczywiście, to wiadomo. Ale nie będą to też zdjęcia z poziomu ziemi. Jadę na sam szczyt Pałacu Kultury i stamtąd będę robiła panoramę Warszawy. Pogoda na zdjęcia dzisiaj jest fenomenalna. Świeci słońce, jest błękitne niebo, ale jest też sporo chmur, więc nie będzie tej takiej pustki nieba, która wiadomo na zdjęciach tak sobie wychodzi. Mam nadzieję, że te chmury pięknie się wpasują w panoramę Warszawy. Tak to wygląda. To jest przedziwne, że tyle lat mieszkam w Warszawie, a nigdy tu nie była. No dobra, zaczynam robić zdjęcia. Ta strona chyba będzie najlepsza. To jest strona zachodnia i myślę, że jak jeszcze trochę słońce się obniży, to będzie rewelacja. Ta strona prezentuje się też całkiem nieźle. Tam jest sporo zieleniny w tle. Nie wiem, jak to wyjdzie na zdjęciu, czy to mu zrobi dobrze, czy wręcz przeciwnie. A tutaj, no cóż, jak to w Warszawie. Bloki, a na pierwszym planie troszeczkę kamienic. Nie wiem, czy tutaj zawsze jest taka pogoda, ale dzisiaj wieje strasznie. Z tej strony to jeszcze tak nie za bardzo, ale z tamtej urywa głowę normalnie. Pierwszą moją myślą było, żeby robić same widoki z góry, to co jest poniżej. Ale teraz jak patrzę na te okna wysokie, które tutaj są, to wydaje mi się, że to też może być całkiem fajny kadr. Tutaj fajnie układają się cienie, a właściwie światła.
ale ciągle wchodzą mi w kadr ludzie, no zresztą nie dziwne. I no głównie mam ich nogi, więc czekam na taki moment, że nikogo tutaj nie będzie, bo to akurat okno jest moje ulubione. Tu się chyba najlepiej układa światło. Chwila przerwy, muszę się rozgrzać. Przemarzłam masakrycznie. Mimo, że jestem bardzo ciepło ubrana na dzisiejszą pogodę, nawet mam czapkę, bo przewidziałam, że tutaj może być zimniej, ale jest taki wiatr niesamowity, tak totalnie wieje. Po tej stronie, w tym narożniku, tak leciutko powiewa. Natomiast z tamtej strony tak daje, że są takie miejsca, gdzie jakby wieje chyba z dwóch stron, te prądy jakoś tak się nakładają na siebie, że aż trudno na nogach się utrzymać. Jestem mega przemarznięta, więc mam kawę, żeby się rozgrzać, ale chcę też troszeczkę poczekać, bo ja tu przyszłam dosyć wcześnie, koło 4, żeby zobaczyć, co jest ciekawego dookoła, co warto sfotografować, po której stronie, no i też, żeby złapać różne momenty słońca. Oczywiście tak sobie myślałam, że o zachodzie to będzie najlepiej, ale wiecie, zawsze warto jest troszeczkę wcześniej być, żeby raz, żeby się rozejrzeć, a dwa, że czasami to, co się wydaje, nie zawsze potem się okazuje, że to właśnie jest to najlepsze. Więc teraz troszeczkę sobie poczekam, przejrzę te zdjęcia, które zrobiłam, wybiorę sobie te miejsca, które będę chciała o tym zachodzącym słońcu jeszcze powtórzyć, a potem wrócę do domu i będę się grzała. Mam nadzieję, że się nie przeziębię z tego wszystkiego. Słońce zachodzi coraz bardziej. Odczekałam już do tego momentu, żeby ono było nisko. Napiłam się kawy i się ogrzałam. Natomiast nie przewidziałam tego, że ten wieżowiec tutaj może mi przysłonić ten widok zachodzącego słońca. Co może się okazać dobre, bo nie będzie mi bezpośrednio słońce świeciło w obiektyw, ale z drugiej strony no to miało być takie fajne właśnie rozświetlone niebo, a oprócz wieżowca jest tutaj też sporo chmur. Być może one troszeczkę to mi wszystko poprzysłaniają. No zobaczymy, poczekam jeszcze chwilę, wiatr jest mocny, więc może też być tak, że to wszystko się rozwieje i te chmury się gdzieś tam rozejdą. Thank you.
jeżeli się okaże, że nie przewieje mnie zbytnio, to doczekam jeszcze do tego momentu, kiedy się zrobi całkiem ciemno i pozapalają się światła i zrobię miasto nocą. Ale nie wiem, czy dam radę, bo wieje strasznie. Jest tak zimno, że już po prostu nie wyrabiam. Idę do domu. Nie wiem, co z tych zdjęć wyszło. Jest mnóstwo ludzi. Ciężko było się dostać do okien o pełnym zachodzie słońca. Poza tym było dużo chmur i niestety nie było takiego mocnego, intensywnego światła. Wszystko to było takie mocno wyciszone. Więc no, mam takie mieszane uczucia. No i też to, że tych kadrów tutaj nie ma zbyt wiele. Niby jest widok na całą Warszawę, okej, ale jak przychodzi co do czego, to no jest ograniczony jednak wybór. Więc ja na dzisiaj kończę, żegnam się z wami. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu. Pa!